Dzisiaj przyglądniemy się rynkowi ropy w aspekcie dzisiejszego ważnego wydarzenia, a mianowicie wideokonferencji kartelu OPEC, na którym zostanie podjęta decyzja o wysokości wydobycia. Ten niezagrożony na razie trend wzrostowy z największą korektą trwającą od lipca do połowy sierpnia i ostatnia fala wzrostowa, którą obserwujemy od 24 sierpnia. Dwa ostatnie dni to dość dynamiczne spadki cen surowca. W dodatku w dniu wczorajszym i na początku dzisiejszego handlu zeszliśmy poniżej tej linii trendu wzrostowego, ostatniej fali wzrostowej po tej największej korekcie. Jednak ceny ropy mogą chwilowo znaleźć się pod presją. Po pierwsze, w Stanach Zjednoczonych wzrosło wydobycie, a tygodniowy wzrost zapasów ropy według Departamentu Energii urósł do 3,3 miliona baryłek. Zatem na wykresie H4 te ostatnie dwudniowe spadki to nic innego jak między innymi granie pod OPEC. Analitycy i uczestnicy rynku oczekują, że na tym posiedzeniu kartel plus Rosja zwiększą wydobycie ropy z 400 do 800 tysięcy baryłek, niwelując braki podażowe, a co za tym idzie, również odzyskać utraconą pozycję w udziale w rynku. I tutaj, jeżeli OPEC zdecyduje się na zwiększenie wydobycia, walcząc o udział rynku przy spadku, znacznym spadku importu ropy przez Chiny, a co za tym idzie, również na wszystkie kraje regionu Azji Południowo-Wschodniej, to właśnie ta dzisiejsza decyzja może doprowadzić do tego, że zobaczymy test 79,50, to co obserwujemy na wykresie H4. I cóż takiego ciekawego się wydarzyło? Technicznie ostatni dołek przed szczytem został pokonany, a rynki utworzyły, byłaby to korekta A, B, C, czyli korekta pędząca, i na ten moment 85,26 jest bardzo silnym oporem. A na wykresie H4 każdy dołek po rozbiciu staje się oporem, kolejny dołek po rozbiciu również oporem, i w tej chwili intradayowy opór na 81,83 może wytrzymać presję kupujących. Jeżeli zostanie wybity, to kolejny target 83,81. Ale jeżeli faktycznie OPEC na dzisiejszym posiedzeniu zwiększy dwukrotnie wydobycie na najbliższe miesiące, może się okazać, że ceny ropy chwilowo znajdą się pod presją, a więc poziom 75,50 to wsparcie, jeżeli nie wytrzyma, to kolejne dołki na poziomie 80,24 i $77 za baryłkę ropy. To też przed nami bardzo ciekawy i interesujący dzień i z uwagą śledzimy to, co wydarzy się na wideokonferencji kartelu.